skomponowanie tak dużej ilości muzyki do tak wielkiej gry, jaką jest Wiedźmin 3, było nie lada wyzwaniem. Do jego realizacji postanowiliśmy zaangażować oczywiście najlepszych muzyków. Tematy przewodnie do Wiedźmina nagrała Brandenburska Orkiestra Symfoniczna we Frankfurcie pod dyrekcją Bernda Rufa. W Polsce zaś nawiązaliśmy współpracę z niesamowicie utalentowanymi muzykami folkowymi, ekspertami w swojej dziedzinie, którzy najlepiej wiedzą, czym jest folk i jak go grać tak, żeby brzmiał prawdziwie. Tych dźwięków nie da się wykrzesać ze współczesnych instrumentów, stąd też w projekcie udział grupy Percival czy Roberta Jaworskiego, multiinstrumentalisty zespołu Żywiołak, który nagrał dla nas partię lutni, liry korbowej, fidli renesansowych i gęśli gdańskich. Mieliśmy pierwsze nagrania z Percivalem. Podszedłem do tego w absolutnie akademicki sposób, to znaczy przygotowałem sobie nuty, scenariusz sesji, tabele z tempami, no wszystko po prostu tak, jak to się powinno książkowo odbywać, a tymczasem spotkałem się z ludźmi, gdzie dopiero w trakcie nagrań się dowiedziałem, że to są samoucy, którzy no, niekoniecznie muszą znać nuty. Tylko Kasia z Percivala jest po szkole muzycznej, reszta totalnie sama uczyła się gry na instrumentach, co z jednej strony wzbudziło mój ogromny szacunek, bo jednak jest to niemałe osiągnięcie, ale z drugiej strony też wprawiło mnie w spore przerażenie, no bo jak ja się teraz z nimi dogadam? Coś mnie olśniło i stwierdziłem, dobra, czas wyrzucić papiery za okno. Zróbmy to zupełnie inaczej. Wyglądało to mniej więcej tak, że powiedziałem na przykład Mikołowi, bierz sas i teraz graj mi na przykład to, ty weź ten instrument, ty zrób to, a ty zrób to i teraz zróbmy z tego podstawę i zobaczymy, co się będzie działo i gdzie nas to dalej zabierze. No i okazało się, że to jest ten wspólny dialekt, którego nam brakowało. Momentalnie prace ruszyły z kopyta. Okazało się, że muzycznie potrafimy się świetnie zrozumieć, że nadajemy na tych samych falach i że kręci nas w muzyce dokładnie to samo. Bardzo duża ilość materiałów w Wiedźminie 3 to jest tak naprawdę właśnie efekt improwizacji. My mieliśmy ze sobą kilka dni, gdzie byliśmy zamknięci w czterech ścianach po paręnaście godzin dziennie. Byliśmy otoczeni instrumentami, mikrofonami i po prostu zachowywaliśmy się jak dzieciaki w lunaparku. Robiliśmy różne dziwadła i z tego tak naprawdę na bieżąco powstawała muzyka. Rola dźwięków ambientowych jest bardzo ważna, ponieważ tworzą one tło i takie spoiwo dla wszystkich innych dźwięków, ale również nadają wiarygodności światu i sprawiają, że zaczyna on oddychać, żyć. Tu każdy niuans ma znaczenie. Zmiana pogody sprawia, że natura natychmiast brzmi inaczej. Przy silnym wietrze lub burzy milkną zwierzęta, inaczej szumią drzewa, inaczej brzmi nurt rzeki. Naszym głównym celem było to, żeby osiągnąć jak najbardziej naturalny, jak najbardziej organiczny dźwięk. Grunwald był dla nas fantastyczną okazją, aby nagrać i sprawdzić, jak na żywo w terenie, w naturalnych warunkach brzmią elementy średniowiecznego uzbrojenia. Odgłosy zbroi, czy to odgłosy ludzi chodzących. To odgłosy kowali. Odgłosy strzelania z łuku.
odgłosy nawet bohurtów. Tego się praktycznie nie dostanie w bibliotekach, więc pojechaliśmy po to, żeby uzupełnić zapasy. To musi być taki dźwięk, w którym gracz zamyka oczy i on od razu wie, co się dzieje na ekranie. Nawet nie musi patrzeć. To musi być tak charakterystyczne. Co mięcho, uderzenie, cięcie, wszystko, to musi być pokazane dźwiękowo. To musi być brutalne, brudne, tak żeby gracz poczuł aż ciary na cały plecak. Potrzebowaliśmy postprocesu pod rycerzy i pod głosy rycerzy, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy robili tego klasycznie equalizerami i normalnym postprocesem, tylko nagramy po prostu dany szum wkładając na głośnik hełm. Tam się pięknie wszystko rezonuje, rozchodzi. Część dźwięków była nagrana w naturze, ale również bardzo dużo, szczególnie detali, było nagranych u nas w studiu. Pozwoliło to nam uzyskać brzmienie dokładnie takie, jakiego potrzebowaliśmy.